Witamy wszystkich widzów przed ekranami, nie tylko telewizorów. Atmosfera na trybunach coraz gorętsza. Wszyscy wyczekują już pierwszego gwizdka. Dzisiejszy mecz skomentujemy w duecie. Ja nazywam się Tomasz Smokowski, a obok mnie ostatnie notatki porządkuje właśnie Jacek Laskowski. Zaraz zacznie się rywalizacja w ramach Division Rivals. Zespół Saints zagra z Lokomotivem. Muszę powiedzieć, że ciekaw jestem przebiegu tego spotkania. Liczę na to, że obie ekipy postawią na otwarty. Zapata! Broni, ale piłka nadal w grze. Wciąż groźnie. Nie ma gola! Broni Alisson! Centra w pole karne. Dobre dośrodkowanie z narożnika. Niezły strzał. Trochę nad bramką. Oj, rywal w zasadzie nie musiał się nawet wysilać. Może być zaraz groźnie. Obrońca łatwo. I mamy pierwszą bramkę meczu. Szybko poszło, zobaczymy co dalej. Prowadzą zatem 1-0. Ależ niesamowity przechwyt na połowie rywala. Kardynalny błąd w tyłach. Sędzia puszcza grę, mimo faulu. To chyba nie było z premedytacją, ale wydaje się, że powinny być konsekwencje w postaci kartki. Uwaga, za chwilę może być remis! O rany boskie, co tu się dzieje? Kolejny gol, tylko w drugą stronę. Czy ktoś powstrzyma to całe szaleństwo? Wyrównali więc stan spotkania, 1-1. Lokomotiv mądrzej do przodu, strzał z daleka. Ale bramkarz nie dał się zaskoczyć. Wood. Aleksandre Lacazette. Lacazette. Andy Robertson. I Wood. Co za interwencja Donnarumy. Brawo. Zapata. Świetnie go teraz wypuścił. Broni teraz, ale nadal może być tu groźnie. Aleksandre Lacazette nie rozstaje się z tym. Jest gol! Proszę Państwa, czekaliśmy na to. Doczekaliśmy się. Piękne trafienie. Kibice naprawdę mają powody do radości. A zatem mamy wynik 2-1. Teraz może być groźnie. Ależ teraz zmarnowana szansa. A mogliśmy mieć dwubramkowe prowadzenie. Takie podanie to bramkarski kryminał. Ale uwaga, jest pod presją. No i strata, nie mają piłki. I podanie do Lacazette'a. I piłka do Robertsona. Piłka wybita przez bramkarza, bardzo dobra interwencja. Piłka opuściła plac gry. Out. No i strata. Thiago ma teraz piłkę. Piłkę ma teraz Aleksander Arnold. Piłka wrzucana na dalszy słupek. Ale jednak chorągiewka w górze. Wstrzymana akcja. Szkoda dobrego dośrodkowania. Trzeba lepiej pilnować linii, żeby unikać takich sytuacji. I akcja zastopowana. I próba strzału. Otóż to! Gol! Widać, jaką ma teraz satysfakcję, że już drugi raz trafia do bramki. No i mamy remis, 2-2. Thiago.
Ładnie zapowiada się akcja Saints. Teraz okazja przed nim. No nie, nie potrafili utrzymać się przy piłce. Mają okazję, by zaraz prowadzić. Niewiele zabrakło. Mógł cieszyć się drugą bramką w tym meczu. Ale bramkarz przyłożył się do swoich obowiązków. Dublet w jednym spotkaniu nie zdarza się często, więc ma czego żałować. Rafinha. Co za popis umiejętności teraz. Łatwa strata, szkoda. Świetne, prostopadłe podanie. Nie popisał nam się obrońca. Tak jest! Odzyskują prowadzenie! Więc mamy 3-2. Zawodnicy Saints zaczynają budować akcję. Nie powinien sobie pozwalać na takie wejścia, przecież ma już na koncie żółtą kartkę. No i po raz drugi trafia do notesu. Sędzia bez wahania wyciąga kartkę, a to oznacza, że nie dogra tego meczu do końca. Nie rozumiem tego, Tomku. Wie, że każdym faulem może osłabić swoją drużynę, a mimo to tak ryzykuje. Piłka teraz do Thiago. Groźnie, Lacazette może to wykorzystać. Co za interwencja Donnarumy, brawo! No i po akcji mamy sygnalizację spalonego. Tylko minuta dodatkowego czasu. Dobra interwencja, rywal bezradny. Lacazette z piłką teraz. To był zdecydowanie nieczysty wślizg. Ciekawe, czy sędzia zdecyduje się na karę indywidualną. Rozumiem.